Używasz obecnie systemu Windows 7 lub 8.1 i chcesz przejść na 10? Jeśli tak, to w tym krótkim materiale pokażę Ci, jak sprawnie wykonać tę operację, nie tracąc przy tym Twoich danych. Tak jest, wszystkie zainstalowane programy, gry, dokumenty, muzyka czy zdjęcia pozostaną na swoich miejscach. Do tego operacja ta jest darmowa i naprawdę nieskomplikowana. Nie wymaga od Ciebie też żadnego konta Microsoft, ani tak zwanego klucza produktu. W takim razie nie ma na co czekać. Zabierajmy się do pracy. Z tej strony Paweł, a Ty oglądasz kanał Techmaniac HD. Zaczynajmy. Choć operację tę można wykonać na kilka sposobów, to najprostszą drogą jest pobranie specjalnego narzędzia dostępnego na polskiej stronie firmy Microsoft. Link do niej znajduje się w opisie. Natomiast zdaję sobie sprawę z tego, że nie wszyscy wiedzą, czym jest opis pod filmem. Wtedy wystarczy, że w nowej karcie przeglądarki wpiszesz bit.ly/aktualizacja do 10. Wszystko razem pisane małymi literami. Potwierdź klawiszem Enter i znajdziesz się właśnie dokładnie na tej stronie. Tutaj pobierz wspomniane narzędzie oraz je uruchom. Gdy pojawi się prośba o przyznanie praw administratora, to oczywiście na nie zezwól. Kolejno należy zaakceptować postanowienia licencyjne, a chwilę po tym mamy do wyboru już dwie opcje. Nas interesuje uaktualnienie tego komputera, więc klikamy dalej. W tym momencie pobierany jest cały system operacyjny i proces ten może zająć od kilku, nawet do kilkudziesięciu minut, co jest uzależnione od szybkości Twojego połączenia. Dobrze, niech to się ściąga w tle, ale teraz mamy pytanie. W jaki sposób upewnimy się, że aktualizacja systemu nie usunie naszych plików? Otóż, jak widzicie, jesteśmy na pulpicie systemu Windows 7. Porozrzucanych jest tu kilka elementów. Chociażby folder ze zdjęciami i filmami, inny z ważnymi dokumentami. Z zainstalowanych programów mamy tu na pewno Steama z kilkoma grami, pakiet OpenOffice'a i kilka innych użytkowych aplikacji. Pokazuję Wam to teraz, abyśmy mogli później sprawdzić, czy wszystko to pozostaje na swoim miejscu. No ale to zrobimy już na samym końcu tego poradnika. Gdy proces pobierania zostanie zakończony, ujrzysz takie oto okno. W zasadzie, jeśli chcesz zachować wszystkie pliki i programy, to możesz w tym momencie kliknąć przycisk Zainstaluj. Lecz jeśli z jakichś przyczyn chcesz dokonać czystej, tak zwanej świeżej instalacji lub zachować tylko foldery użytkownika, możesz jeszcze kliknąć w ten niebieski napis, mówiąc o zmianie elementów do zachowania. Tutaj druga opcja zostawi tylko foldery osobiste, takie jak moje obrazy, moje wideo i tym podobne. Ewentualnie trzecia opcja jest właśnie czystą instalacją. Niemniej w tym poradniku zależy nam na zachowaniu wszystkiego w stanie nienaruszonym, więc wybieram wstecz i klikam zainstaluj. W tym momencie proces się rozpoczyna. Warto zauważyć, że w zależności od wydajności Twojego komputera może on potrwać krócej lub dłużej. Jeśli całość będzie trwała naprawdę bardzo długo, to warto rozważyć wymianę dysku na SSD, nazywany inaczej półprzewodnikowym. To właśnie dysk jest w dużej mierze odpowiedzialny za tak zwane mulenie się systemu, zwłaszcza w komputerach z małą ilością pamięci RAM. No ale to tak tylko na marginesie podpowiadam. W trakcie aktualizowania Twoja maszyna będzie restartowana kilkakrotnie, co jest jak najbardziej zamierzone. W końcowej fazie operacji napotkasz kilka pytań, których no nie da się pominąć, ale pozaznaczaj te opcje, które najbardziej Ci odpowiadają i przejdź dalej. W końcu jesteśmy już na pulpicie zaktualizowanego systemu do 10. Jak możecie sami zauważyć, wszystko to co było dalej się tu znajduje. Zdjęcia, dokumenty, programy, a także gry są tam, gdzie były przed aktualizacją systemu. Cała operacja udała się bez najmniejszego problemu i tego samego życzę Tobie. Jeżeli podobało Ci się to nagranie, bardzo proszę, pozostaw po sobie chociaż tą łapkę w górę oraz subskrybuj mój kanał. A może znasz kogoś zainteresowanego tematem? Jeśli tak, koniecznie wyślij mu linka. Natomiast, jeśli masz jakiekolwiek pytania, jak zwykle możesz je zadać w komentarzu pod tym filmem. Tymczasem, ja się z Tobą już żegnam i zapraszam do następnych nagrań. Trzymajcie się, hej!